Po 10 latach mieszkania na poddaszu, na dość małym metrażu, Magda z Piotrem postanowili spełnić swoje marzenie i wybudować dom. Zrobili to i to w 3 miesiące. O tym, jak udało im się tego dokonać, porozmawiam za chwilę z Magdą. Dzień dobry, Madziu. Witam Cię w moich progach, Asiu. Dziękujemy za zaproszenie, za pyszną kawkę. Za widoki też dziękuję, bo mieszkacie w przepięknych okolicznościach przyrody. Jeżeli burzę będziecie słyszeli, bo tak się akurat zdarzyło, że słuchajcie, mamy cudowną burzę i deszcz. My sobie z Magdą właśnie tutaj patrzymy przez okno na taras, na burzę, na deszczyk. Także te dźwięki to sama natura. Tak, takie mamy okoliczności przyrody tutaj. Pięknie mieszkacie, słuchaj, jestem pod dużym wrażeniem i samej okolicy, ale też domu przede wszystkim. I od razu Cię o to spytam, bo jak rozmawiałyśmy o tym, że ten dom powstał w 3 miesiące, to nie ukrywam, że tak trudno mi było w to uwierzyć. Jak to jest możliwe? No ja dziękuję za komplementy przede wszystkim. Wszyscy są zdziwieni, bo rzeczywiście ten dom powstał w 3 miesiące. Ale wiesz dlaczego? Bo to, słuchajcie, nie są polskie realia, bo u nas się domy buduje latami. Buduje się latami, oczywiście. Prawda? Nam się od początku nie chciało w ten sposób budować, po prostu. Ja w ogóle jestem z natury bardzo niecierpliwa. Wszystko muszę mieć na już i teraz. Natychmiast. W związku z tym zapadła decyzja o budowie w systemie szkieletowym i ten dom to jest dom tak zwany gotowy, tak? Przywieźli nam cały dom na działkę. Ach, to już rozumiem. Jeden dzień. I potem go po prostu wykańczą. Ale powiedz mi, rzeczywiście to tak jest, że one w jeden dzień powstają? W jeden dzień powstają. To było tak, że myśmy... Patrzę w okno, bo rzeczywiście z tamtej strony nadjechał dom i tak sobie próbuję to wizualizować i przypominać. Panowie nas zapewniali, że niestety nie zdążą złożyć domu do wieczora. Natomiast udało im się i jak myśmy przyjechali już wieczorem, to stały ściany naszego domu. Jezu, tak? Bo wzruszyłam się, tak jak na Ciebie patrzę. I myśmy, no to było ogromne wzruszenie, ogromna radość dla dzieciaków, bo rzeczywiście rano zostawiliśmy fundament, wieczorem przyjechaliśmy i stały ściany naszego domu. I przestaliśmy już, bo myśmy w ogóle na fundamencie rysowali kredą poszczególne pomieszczenia, tak, gdzie kto będzie miał swój kąt. I jak już stały ściany, to się stało. Powiem Ci, że to Wasze szczęście, czuć tutaj, z każdego kąta je czuć bardzo. Pierwsze moje wrażenie, jak tutaj weszłam, to właśnie, że jest taki dobry dom, że naprawdę czuję się tą harmonię rodzinną i miłość Waszą. Dodatki zapewne jedno, tak? Bo widzę, że tutaj naprawdę no, swojej kobiecej dłoni przykładasz do tego, żeby to ciepło tworzyć. Zaraz o nich sobie porozmawiamy. Ale najpierw, zanim o dodatkach porozmawiamy, ja o metrażu troszeczkę chcę porozmawiać, bo w zapowiedzi mówiliśmy o tym, że mieszkaliście na poddaszu w małym metrażu. Tutaj macie no, dużo tego miejsca. Co tak, gdzie najbardziej czujesz zmianę jakości życia? W którym pomieszczeniu? No tam rzeczywiście mieliśmy mikroskopijne przestrzenie w porównaniu z tymi. Chociaż to też nie jest duży dom tak naprawdę. Ale ja przede wszystkim marzyłam o dużej kuchni, żebym mogła z tymi swoimi wszystkimi babskimi gadżetami, tak, kuchennymi się pomieścić. Marzyłam o łazience z wanną i z prysznicem. Widziałam właśnie, oglądając poszczególne pomieszczenia, właśnie zauważyłam, że jest wanna naszego partnera odcinka. Wanna koło, duża i chyba pozwalająca Ci na taki relaks. Oj, kobiecy. Jak widać, robisz domowe spa? Oczywiście. My w ogóle marzyliśmy o dużej wannie i trochę nas ograniczał metraż tej łazienki, bo o czym też później Ci pokażę i później Ci powiem, dlatego że myśmy zdecydowali o takiej starej szafce.
do łazienki. I ona nas trochę ograniczała. Ta, która w tej chwili jest, tak? Ta, która jest w tej chwili. Mam nadzieję, że oglądacie w tej chwili, o którą szafkę chodzi. Czy dobrze celuję, że to są 70 lata? Tak, tak. To jest taki PRL. Myśmy w ogóle bardzo długo szukali takiej szafki i też Łódź Szczęścia jak gdyby postanowił o tym, żeśmy ją znaleźli, bo pan się pozbywał mebli ze starego mieszkania po swojej zmarłej niestety mamie. I po prostu dostaliśmy ją za bezcen. Ale on tam, słuchaj, leży w punkcik. Bardzo fajnie tam wygląda. Od razu cię skomplementuję. Bardzo ładnie łączysz w przestrzeni rzeczy, które są z różnych bajek, jak ja to mówię. Czyli właśnie rzeczy z lat, nie wiem, 60., 70. łączysz z tymi, które w tej chwili obecnie są modne. Widzę, że spokojnie sobie też radzisz z żonglowaniem, z trendami wnętrzarskimi, bo też tu wyłapałam kilka. No na przykład trend ten związany z naturą. Dużo masz zielonego tutaj w domu. Dużo mam. Ja w ogóle lubię kwiaty. Zawsze lubiłam otaczać się zielenią. Cieszę się, że wreszcie te trendy wnętrzarskie idą w kierunku rzeczywiście tego związku z naturą. I powrotu, prawda? I powrotu. Bardzo lubię te stare, takie tam widzisz, monstera, bardzo lubię te stare, takie zapomniane fikusy, zapomniane kwiaty. Ja je od zawsze miałam i one rzeczywiście zawsze wzbudzały zdziwienie, no skąd? One jeszcze czasem... A teraz są modne, słuchajcie, są bardzo modne wręcz. A te twoje monstery to są właśnie te takie wieloletnie, które... Tak. Tak, tak, tak. To jest już kolejna odnóżka. Mam nadzieję, że wyhoduję z tego. To ja się upraszam o jedno. Mam nadzieję, że wyjadę z jakimś dzieciakiem małym, monsterowym. Nie ma problemu. Możesz wyjechać. Wspominaj ciepło moje okolice, patrząc na nią. Czyli Madziu, natura, motywy roślinne. Fajnie sobie też oświetlenie tutaj łączysz, różne lampy, niby właśnie w różnych stylach, ale też takie bardzo kompatybilne ze sobą w odbiorze. Też zauważyłam dużo takich detali, które niby nie masz dużo tutaj rzeczy, ale są takie pojedyncze jakieś elementy, które no robią to wnętrze i od razu dojdę do starych mebli. Takich nie jest też ich dużo, ale rzuciła mi się w oczy komoda, którą macie tam w przedpokoju i wydaje mi się, że chyba ją sama odnawiałaś, czy się mylę? Tak, tak, rzeczywiście całkiem niedawno odnawiałam ją sama. To jest mebel, który jest z nami od dobrych kilku lat i ona na początku była w ogóle drewniana, po prostu oczyszczona, zawoskowana. Czyli czyste drewno, czyste, tak? Czyste drewno. Ja dodałam do niej jakieś tam gałki. Miała już kilka przeobrażeń. Była biała, potem była czarna i teraz zrobiłam ją. Szałwiowa trochę, jest ta zieleń. Taka fajna zieleń, gdzieś tam mi się udało zmieszać. Na początku ten blat był zielony, ale potem miałam w głowie taki obraz takiej starej szafki szkolnej. Nie wiem, czy kojarzysz takie, właśnie taka szałwia z takim surowym drewnem. Surowym drewnem. Ja w ogóle bardzo lubię połączenie koloru w drewnie z czystością drewna. Dość ciekawie rzeczywiście to wygląda. Mam wrażenie, że ty lubisz w ogóle takie trochę ręczne prace. Uchwyty bardzo, zauważyłam bardzo, w kuchni. Bardzo. Już wiem, że zrobiłaś je sama. Bardzo lubię. Mój mąż śmieje się, że w ogóle chyba najlepszy prezent to będzie szlifierka, tak? Wiertarka, wkrętarka. No, ja taki tutaj typowy prezent dla kobiety. Ja mnóstwo rzeczy zrobiłam sama, rzeczywiście biegając gdzieś tam z wkrętarką. W ogóle jak się przeprowadziliśmy, to wiesz, jak to jest, z tak małej przestrzeni, najpierw, na którą zajmujesz, gdzieś tam się mieścisz i nagle trafiasz na takie metry. Ja tu miałam po prostu strasznego doła przeprowadzkowego Tak? Na początku. I takim lekarstwem właśnie było to, że sobie coś tam robiłam, tak? Już gdzieś tam w głowie miałam obraz. Ale poczekaj, a dół z czego wynikał? Że tej przestrzeni jest tak dużo? Właśnie... Że tej przestrzeni jest dużo, że nie ma, wiesz, sąsiadów zaraz okno w okno, żeby dojść do najbliższego sklepu, muszę wsiąść w samochód i po prostu pojechać, tak? Nie mogę sobie wyjść w kapciach. Ale wiesz co, fajnie, że o tym mówisz, dlatego że my często realizując swoje marzenia i wchodząc jakby w nową sytuację, u was to była no, nowa miejscówka, mówiąc kolokwialnie,
często właśnie spotykamy się z takimi emocjami, których się wcale nie spodziewamy po sobie. Czyli właśnie ten wymarzony, ukochany dom nagle osadził cię w takiej sytuacji, która gdzieś na początku właśnie no, zachwiała to poczucie szczęścia. Myślę, że to już minęło, bo wyglądasz na maksymalnie spełnioną babeczkę. To jakiś niecały tydzień trwało, ale naprawdę było kiepsko. No bo to zmiana, Magda, tak? No, czyli zmiana, trzeba było się jakoś tam po prostu przyzwyczaić do pewnych rzeczy. Czyli szalałaś wtedy, młotek, piłka, paski skórzane, krętarka, uchwyty, jakieś tam, nie wiem, drukowanie czegoś, tak, obrazków, posterów, cokolwiek. A właśnie, opowiadaj trochę, co tu jest takiego twojego, bo ja widzę, że wy grafiki, obrazów, tego typu rzeczy dużo macie w domu. Nad biblioteką są różne rzeczy. Macie galerie fajne też w przedpokojach. Lubisz? Bardzo lubię. Ja na poddaszu cierpiałam z tego powodu, że nie miałam prostych ścian. Ja tam miałam jedną prostą ścianę, którą oczywiście od razu sobie zaanektowałam na galerię. Ale ciągle mi było mało i tutaj... I tutaj wykorzystuję każdą ścianę. I tutaj szaleje, proste ściany, tak? Są. A skąd czerpiesz inspiracje? Skąd te grafiki w ogóle są? To są takie rzeczy, które gdzieś tam mi w duszy grają. Część jest na przykład autorstwa mojej siostry, tak? Część jest wydrukowana, część jest z fajnych sklepów internetowych z grafikami. Ja w ogóle kocham mapy. Jak widzisz, mam mapę Londynu, o której marzyłam w ogóle, marzyłam na zabój. I jak w końcu mi się udało zamówić, to po prostu miałam uczucie, jakbym Pana Boga za nogi złapała. To musiała być mapa Londynu, bo ja w ogóle, z racji zawodu też trochę, ale w ogóle uwielbiam Londyn. Mamy mapę naszego miasta. Mamy cudowne zdjęcia koleżanki. Czyli mieszasz sobie grafiki, mapy. To jest grafika z ukochanej płyty. Akwarelki widzę też. Z koncertu, jakieś akwarelki, jakieś szkice z miejsc, które odwiedzamy. To musi być nasze. To musi być takie. A propos nasze. Razem budujecie dom? Kto właśnie ma takie berło władzy, jeśli chodzi o dekoracje w rodzinie? Czy jest ktoś w waszej rodzinie, kto w ogóle się nie interesuje tym, jak to wnętrze wygląda, czy raczej razem te decyzje podejmujecie? Ja myślę, że wszystko chyba razem podejmujemy. Jak ich pokoje? Oni sobie sami tam wymyślali, czy ty tylko podpowiadałaś, czy to ich wybory? Podpowiadałam, oczywiście kierowałam, natomiast jakoś to było takie zbieżne, że oni rzeczywiście chcieli mieszkać, jak już wreszcie mieli te swoje pokoje, o których tyle lat marzyli, bo przecież mieszkali razem. Aha, czyli wspólny mieli pokój. No to gdzieś tam też w głowach mieli obraz tych swoich królestw. Jasiek chciał mieć mapę. Więc czyli mapowa rodzinka po prostu. On chciał mieć mapę świata, mapę Europy, cokolwiek, po prostu musi być. Więc cudem graniczyło zdobycie takiej starej mapy, ale się udało. A ty wiesz co, tak teraz sobie z tobą rozmawiam, czy to nie jest takie trochę wizualizowanie marzeń? Bo ja wiem, że wy podróżujecie też dużo, prawda, rodzinnie. Sporo. Że to jedno z drugim troszeczkę może gdzieś podprogowo na świadomość działa właśnie otaczanie się mapami, takie inspirowanie się do tego, żeby podróżować. Chyba może tak być, co? Może. Rozgryzłaś. Rozgryzłam. Mówi się, słuchajcie, że nowe miejsca powodują, że mamy ochotę na nowe rzeczy, jakby nowe działania dotąd, których nie wykorzystywaliśmy. Coś takiego tutaj wprowadziłaś właśnie nowego, jeśli chodzi o wystrój albo w ogóle rozwiązania w domu? Tak. Tak, wprowadziłam. Mówię to w ten sposób, bo dla samej mnie to jest zaskoczeniem, dlatego że ja nigdy bym nie pomyślała, że będę miała tapetę w domu. Tapety chyba w ogóle miały kiedyś taki zły PR i one były, o, tapeta to byle co. Może dlatego, że całe mieszkania w nich były po prostu całe... od sufitu po podłogę wytapetowane za tych jeszcze starszych czasach. No i umówmy się, ładne one nie były, a w tej chwili... Naprawdę, słuchajcie, małe dzieła sztuki czasami są. Ja zgadnę, o czym ty mówisz, o łazience. Strzeliłaś w punkt. Piękna jest, piękna. To poopowiadaj, czemu ta właśnie? Czemu ta? Ja potrzebowałam do tej łazienki pazura. Czegoś, co mi doda energii rano, bo jestem typem, który późno chodzi spać i potem rano
po piątej drzemce nawet nie jestem w stanie podnieść się z łóżka. I potrzebowałam rzeczywiście takiej energii. Mhm. Wybór, ponieważ no, tak jak rozmawiamy cały czas, tak, ja uwielbiam naturę, uwielbiam rośliny, no to wybór padł na tego typu tapetę, tak, z liśćmi florystyczną, z liśćmi bananów, tak, bananowca, monstery, taką jungle. No dobrze, masz tapetę, masz jungle, a coś jeszcze nowego? Mam kominek, o no właśnie tak całe życie marzyłam, ale to, to rzeczywiście, ja sobie zawsze myślałam, że ludzie dorabiają do tego legendy, że jak jest kominek, to jest takie ognisko. Nie dorabiają, domowe. Nie dorabiają. Natomiast jest to rzeczywiście jest cudowny wynalazek, to niezwykle scala nas, zresztą jakoś nie było większej potrzeby, bo my i tak na co dzień jesteśmy, większość czasu spędzamy ze sobą. Natomiast kominek jest tak cudownym urządzeniem, że rzeczywiście nie potrzebujesz już niczego, wystarczy się w niego wpatrywać, patrzeć sobie na tą grę płomieni, nie potrzebujesz telewizora, gdzieś tam cicho muzyczka w tle i jest klimat. Jest klimat, jest super. A stół rodzinny? A stół to zawsze był. Jak gdyby to też nie był taki wybór, że musimy mieć stół, bo to było bardzo oczywiste. My... Czyli nawet w małym metrażu nie zrezygnowałaś z nie, niego? Nie, tam nigdy. Też mieliśmy duży stół na 6 krzeseł. Nigdy w głowie mi się jak gdyby nie mieściło, żeby można było nie mieć stołu w domu, po prostu. W swojej książce, słuchajcie, przy stole, notabene taki tytuł, pisze właśnie o tym, że stół pomaga, bo nie zrobi tego za nas, scalić właśnie rodzinę. Zgodzisz się ze mną, że oczywiście. To jest takie miejsce, oczywiście. Gdzie budujemy te relacje. Dlatego, nasze że to ważne. Jest miejsce na wspólne spożywanie posiłków, tak? Takie prozaiczne rzeczy, czy gdzieś tam posiadówki takie przy jedzeniu rzeczywiście, ale to przecież przy stole się siada, żeby porozmawiać. Przy stole dzieci odrabiają lekcje, mimo że mają swoje super hiperbiurka, tak? To i tak przychodzą z lekcjami tutaj, do stołu. No stół to jest takie serce domu, serce no, w każdym domu powinien moim zobacz, zdaniem być. Zobacz, nie, wam się nie mogło nie udać. Kominek, stół rodzinny, ja się nie dziwię, że tu tyle miłości jest. Tak mi się jeszcze wydaje, Madzia, że ty mówisz o tych rzeczach, które niby coś budują wam, ale ja patrząc na ciebie i widząc też, jak wzruszasz się mówiąc o chłopakach swoich, bo tu jest ich 3, że tak naprawdę to wy budujecie ten dom i nie mam tu na myśli ścian ani mebli. My go meblujemy po prostu sobą, naszymi doświadczeniami, naszymi kłótniami też, bo my jesteśmy uczuciami, bo my jesteśmy włoską rodziną. Zawsze się śmiejemy, że jak lecą iskry, to lepiej nam schodzić z drogi, ale to są tylko chwile. Tak? Natomiast tak jest, że rzeczywiście gdzieś te uczucia pewnie widać tutaj, mam przynajmniej taką widać nadzieję. Widać bardzo, bardzo widać. A zgodzisz się ze mną, że energia, która w domu jest, to, co w domu się dzieje, to, co czuje gość po wejściu, bardzo dużo mówi o rodzinie? Oczywiście, to bez dwóch zdań. Wchodzisz, czasem jest tak, że wchodzisz do kogoś i wiesz, że nie jesteś u siebie. Nie wiem, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiała, że czujesz, że... Ja to mówię, że do kogoś czujesz miętę, albo nie czujesz albo tej mięty. Czujesz. Oczywiście, to jest jak chemia, jak kogoś zobaczysz pierwszy raz. Wchodzisz gdzieś do jakiegoś domu i czujesz się albo dobrze, albo źle. Mhm. Bardzo dobrze się u was czuję. Cudownie to słyszę. Madziu, czyli tak, lepsza jakość życia, jeśli chodzi o kuchnię, cudowna jakość życia, jeśli chodzi o łazienkę i domowe spa. Macie dużą przestrzeń w salonie. Bardzo fajnie ja się tutaj czuję, że rzeczywiście jest dużo swobody takiej. A jest coś takiego, co wam się nie udało na przykład spełnić? Macie jeszcze takie rzeczy, które gdzieś czekają na realizację? Mhm. Tutaj jak widzisz jest sam dół na razie domu. Ten dom ma użytkowe poddasze jeszcze. Aha, czyli jeszcze jedną przestrzeń macie tak naprawdę do zagospodarowania. Tak, mamy jeszcze do zagospodarowania jedną przestrzeń nad nami. Mhm. W planach to ma być po prostu taki wspólny pokój, tak, do grania w planszówki, do oglądania... Taki rodzinny, rozumiem. Mhm.
taki rodzinny pokój i pokój dla gości. Zobaczymy, jak nam się to uda zrealizować. Fajnie, to nie będziecie na laurach osiadali, tylko właściwie jeszcze zadanie kolejne do zrobienia. Tak na koniec, słuchaj, chciałabym Cię o jedną rzecz spytać, bo w zapowiedzi mówiłam, że Wy swoje marzenie zrealizowaliście, że po 10 latach mieszkania w tym małym metrażu kupiliście dom, wcale nie wiadomo jak murowany i budowany przez lata, tylko taki, który powstał, tak jak mówisz, w jeden dzień, a po 3 miesiącach był gotowy do zamieszkania. Co Ty byś powiedziała ludziom, którzy właśnie o czymś marzą, a trochę się boją, albo no, nie są pewni, czy może jest jakieś inne rozwiązanie? Jak byś ich zmobilizowała do tego, żeby się ruszyli? Żeby nie przestawali wierzyć, że marzenia jednak się spełnią, że gdzieś tam na końcu tej drogi, czasami ciężkiej, nie ukrywam, na pewno jest to światło, na które oni tak liczą i którego bardzo chcą. Warto marzyć po prostu i trzeba zrobić wszystko, żeby te marzenia spełniać. Słuchajcie, chyba nie mogłam sobie wymarzyć lepszego zakończenia niż słowa Magdy. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo dziękuję Ci za ten cudowny czas. Było mi niezwykle miło. Mnie również. I mam nadzieję, że dla naszych widzów również Wasza rodzina, Wasze szczęście i te wnętrza będą dużą inspiracją do tego, żeby po prostu spełniali własne marzenia. Marzenia. Warto marzyć. Tego Wam właśnie życzymy. Pa!